transmisja na żywo odbywała dwóch użytkowników, ale nic na czacie nie pisali, więc najwyraźniej chcieli się ujawniać. No cóż, nikomu na tego nie nakazuje, żeby widzieć nasze. No i zawsze miło się czyta te komentarze. Jednak jakieś są. Dobrze, odpuśćmy. Załączmy tego. Stawmy ciąg wsteczny. No po prostu wiek wsteczny. Żeby jak osiągniemy trochę nadmierną prędkość, można było dohamować. Widzę, że chyba coś takiego się nie powinno wydarzyć póki co. Nie, jednak się wydarza. Trochę załączmy i tak pasażerowie tego nie odczują zbyt bardzo. Co teraz było, to akurat nie było moje dohamowanie, tylko tak, dlatego. Trochę dać im wykrzywienia. Teraz trochę, no chyba wywołuje bardziej. No. I wyjeżdżamy na prosto. Dorzućmy mocy. Wiecie, ale też tak, żeby teraz nie szarpnąć, o. Trochę na pewno odczuli, ale staram się i tak jak najmniej. Wiecie, jak wygląda sprzęt w parowozie. No i nie wiecie, to wam pokażę. Może i nie to. Wiecie, jest to takie dziadostwo, które jak odpuszczam, to się schodzi. No i naprężą, to się rozciąga. I stąd też się biorą te szarpnięcia, bo nie jest to połączone sztywno. No to są te samozłączające wszystkie. W przypadku nas teraz w PKP, jak są teraz normalne wagony na łańcuchy i tak dalej, jak się lokomotywy łączy ze składem, to macie te łańcuchy i one są spinane na sztywno w pociągach pasażerskich. Myślę, że tylko aby takie szarpnięcie było. W pociągach towarowych jest inny zachowany luz. O tak. W ramach czemu czasami tutaj szarpie, no z realu, no też jak pociąg pasażerski rusza, to też czasami lekko szarpnie, no ale wiecie, nie jest to nie wiadomo jak odczuwalne. Tutaj jednak jest to ciężej zrobiło się na to, że sprzęgi się rozciągają. No, więc to tak w ramach wyjaśnienia. Będzie zmiana ograniczenia do 45 minut. No cóż, oczywiście, że się przełączy na widok wagona, żeby zobaczyć, czy nie szarpie za bardzo. I trochę dorzucę do pieca substancji wspomagającej się go jazdem. Tak, aby można było się dalej spokojnie poruszać. Z wymaganą prędkością. Mam nadzieję naprawdę, że tej wody nie zabraknie, bo tego się najbardziej obawiam. W aktualnym momencie. Dobrze, więc zacznę maszynę dohamowywać, bo tam będzie do 45 zwolnienia. O, poślizgu zapomniałem o tym. Że ta lokomotywa jest jakieś, nie wiem,
Nie tak, im jej się ciągle czoła ślizgają, co tylko się hamulce załączy. Dobra, już odpuśćmy hamulce i... No, prawie bez szarpnięcia, czyż nie? No, teraz napakowałem węgla, nie wiadomo ile do tego pieca. Dobrze, rozpędem wody będzie jeszcze zwolnienie, bardziej do 35. Dobra, trochę. Połączmy tego hamulca, już będziemy tym silnikiem hamowej go męczyć. O po co? Ej, można to zrobić zwykłym hamulcem. No bo można już go w ogóle odpuścić, bo jakimś dziwnym trafem ten pociąg nie przyspiesza, no miał taką chęć w pewnym okresie. No my musimy trochę pomóc w tym. Odpuśćmy. Możemy rozpoczynać fazę hamowania do 35 mil na godzinę właśnie w tym momencie, aby wjechać tam już z prędkością, jaka powinna być zachowana. No nigdy i przy hamowaniu ten pociąg nie szarpie. Okej. Pociąg odhamowany. Jedziemy. Zalecane 35 mil. Idealnie. Teraz już szybciej jazdy nie będzie, bo na 9 minut przejechać 16 minut, więc myślę, że 30 minut na godzinę powinniśmy się poruszać. A tutaj to przepraszam, ile jest? No nie dowidzę. 30 czy 20? O, to jest pytanie. Ja tam widzę 88. Nie wiem. Na pewno zwolnimy tam do 20. A tutaj na pewno zahamujemy do tej 30, tak jak powinniśmy. Tam zostaniemy przy 20, to jedziecie na wszelki wypadek, bo ja tam nie wiem ile tam będzie od tamtego momentu kilometrów, tych mil na godzinę. No i bardzo podejrzanie mi to wygląda, tyle co powiem. O, 35, dobrze, już się zmieniło. Czyli to była 6 i to było 0. Znaczy się wahało pomiędzy 35 a 60. No a przy to nie trzeba zwalniać chociaż. Wiadomo, no, ile chcą, żebyśmy jechali. Zbliżamy, zadzwonimy i zaraz będziemy się rozpędzać trochę bardziej. Nie tutaj wygląda jazda parowozem. Oczywiście są trasy jazdy parowozem, gdzie się jedzie nawet i 150 km na godzinę. No akurat to wygląda mi dosyć ciekawie, więc dlatego wybrałem tą na odcinek. Nie jechałem jej nigdy, ale wiecie, tak wczytałem, patrzę się, fajna lokomotywa, fajny skład. Więc można się przejechać. No oczywiście, jeśli wam się spodobają parowozy i będziecie chcieli pojechać szybszym składem, zachęcam do pisania w komentarzach pod filmem. Żeby nie było, ja wszystkie czytam i się staram na wszystkie odpisać. Drodzy Państwo, na ile jest to możliwe?
Nie możecie powiedzieć, że składzik nie jest fajny. Pennsylvania Railways. Pennsylvania ogólnie ładne jest, czyż nie? Na tej góry. A może i nie w symulatorze. Chociaż tutaj nie można powiedzieć, że w symulatorze jest brzydko, ale jednak w realu wiele ładniej by tego Pennsylvania na pewno wyglądała. Kiedyś może i tam się wybiorę. Bo lubię podróżować po świecie. Można by było też również się wybrać i do takiej Pensylwanii, czyż nie? No. Zostało do celu. 10 minut na zaplanowaną drogę również. Dobra, trochę może z kamery o takiej zewnętrznej. Żebyście nie powiedzieli, że ja ciągle albo jako pasażer jadę, albo jako trzecia osoba. Więc dlatego trochę jasny taki. Ja na to nie lubię jeździć właśnie parowozami, bo te okna są takie malutkie, strasznie. Nie wiem, czy w realu taki łączy maszynista, może to nie wiem, bliżej podejść do tego okna, żeby więcej widzieć. Na pewno tu się przez to okienko może wychylić. O. I coś widzieć? Przez to też może się na pewno wychylić. A nie bardziej przez to tu. O, po prawej, czemu to się zatrzymało prawie? Nie rozumiem. Patrzcie, jak tak sobie bezczynnie zjeżdżamy, to nie zużywamy wody. Czyli bardzo dobrze. Ekologicznie.
Najważniejsze jest, żeby nie przekraczać dozwolonej prędkości. Trochę pszczera przesadziłem z tym. Zacząłem prędkość przekraczać i dajcie tylko przeraziłem najbardziej. A to mi takie ostre było. Jednak ja to do takich niskich prędkości też nie jestem stworzony jako ja osobiście. Będę się tłoczyć. A tu bym od razu tym maglewem wyjechał albo TGF-u duplexem. Jechał 500 na godzinę, kurczę. To jest coś. Chociaż parował sobie, wiecie. Zabytek, stara architektura. Też warto jedzieć. Też kiedyś na pewno z chęcią bym się takim przejechał w swoim życiu. Widzieć w realu widziałem. Jak jedzie, jak stoi na żywo. Sobie oglądałem stojąc koło niego. Ale jechać osobiście jeszcze nigdy nie jechałem, nawet w wagonie. No i jest na pewno okazja z tego, co gdzieś widziałem, jechać nawet razem z maszynistą. A ten tutaj skąd się wziął tym towarowym? Nie widziałeś, żeby jechał i mnie wyprzedzał? Ja pewnie go nadgoniłem, niż on miał mnie wyprzedzić. Mając moje szczęście. Trochę trzeba dodrzeć tłoki. No czemu to zaczęło ścinać? Nie wiem czemu. A z tej kamery też będzie ścinać też. A dużo parowozów na widoku. One strasznie, tak jak wiecie, para. O, tych parowozów strasznie dużo. Ja tym na sekundę pożera, zapiszmy sobie grę. Żebyśmy czegoś nie schrzanili. Przyspieszam trochę, póki można. Tych 70. Tych raczej się nie dostanę do takich prędkości. Ale warto spróbować. Oczywiście na takim, wiecie, krótkim odcinku trasy się nie rozpędzę. Rozpędzić to bym się rozpędził. Bez problemu, nie o to chodzi. No po prostu, widzicie. Nawet 60, no to już coraz bliżej i trzeba będzie mowę i zapiszemy sobie, a nie przypadkiem nie zdążył, ale... Dobra. Na zecznicę hamujemy. Jechaliśmy jednak 60, a nie 70, no ale cóż. No nie udałoby mi się potem wyhamować.
A chyba nie o to wam chodzi. Bym się musiał cofać, albo że słabą opinię zdobył. Dobra, starczy dokładania, trochę wody dolejmy i już prawie jesteśmy na miejscu. Na miejscu, w którym będziemy kończyć ten najwątły odcinek. No to już ostatnia stacja. Naszego rozkładu jazdy oraz naszej dzisiejszej podróży. Dobra, piasecznica, żebym znowu zero poślizgu nie miał. Dobra, ostrzej. Znowu zaraz nie wiem. Trzy wagony z przodu wyjadą poza stację. Teraz może zwolnić jednak tego hamulca, bo kurczę to bardzo. Nie, mam jeszcze czas. Że teraz to dopiero szarpnąłem. Dobra, teraz ładnie podjeżdżamy. Dobra, wszystkie wagony powinny znajdować się na stacji. Nie wszystkie, bo ten najważniejszy pasażerski się w sumie nie znajduje. Czemu dostałem poślizg kulku, czy czystałem na stacji? Czemu to też zapisuję? Już mi się to nie opłaca. Skręć przedni renflektor. Zamknij to. Ustaw mniej więcej na zero. Hamulec na maksa. Zacznica chyba mogę już wyłączyć, czyż nie? Czy jeszcze mnie będzie krzyczeć? No i jak to wygląda, drodzy państwo? No i wygląda jazda parowozem. Puszczą mnie szybciej, czy będę tu musiał też stać i zdobywać te punkty do... Czy poślizg kół podczas postoju. Już załączę tą piasecznicę dla świętego spokoju, wiecie. O. Sukces fully completed the scenario. 851, więc no niestety będzie srebro. 50 punktów do złota zabrakło. No, jest srebro, więc... Bo na tyle, drodzy państwo, w tym najwątłym odcinku. Więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć, pa, pa.